Sala imienia Karola Musioła w Ratuszu to miejsce, gdzie raz w miesiącu zbiera się na swoje obrady Rada Miasta Opola. No i podejmowane są tutaj bardzo ważne uchwały i decyzje, a zarządza tym wszystkim pan Łukasz Sowada, przewodniczący Rady Miasta. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj za moment kolejna Rada Miasta. Czy to jest tak, że trochę czuje się pan jak taki sędzia, który ma ostatnie słowo podczas takiej Rady Miasta, czy bardziej proceduralnie ustawia pan całą procedurę właśnie tutaj pracy obrad Rady Miasta? Myślę, że zdecydowanie bardziej ta druga rola, ponieważ nie mam żadnego przywileju dodatkowego wynikającego z pełnienia funkcji bycia przewodniczącym Rady Miasta, takiego jak na przykład, nie wiem, głos decydujący w sprawie. Jestem tylko od tego, aby po prostu pilnować porządku obrad, aby te obrady były prowadzone sprawnie. W pewnych momentach trzeba czasem też temperować nastroje niektórych radnych, jeżeli taka zachodzi potrzeba. Natomiast jest to faktycznie takie bardziej administrowanie, zarządzanie tym posiedzeniem, no i tym okresem pomiędzy sesjami, bo to też troszkę pracy wymaga. Mamy sporo zadań administracyjnych do zrealizowania, takich formalnych, których pilnujemy w tym okresie między poszczególnymi sesjami. Czasami się mówi, że takie sesje Rady Miasta są po prostu nudne. Jak to jest? Czy czasami tak faktycznie jest, że można tutaj siedzieć i ziewać, czy jednak częściej biorą górę te emocje? Znaczy, często się zdarza faktycznie, że jak przychodzą jacyś mieszkańcy, to są mocno znudzeni, bo faktycznie jest tak, że... Bo nie rozumieją waszego języka. Tak, sporo czasu spędzamy na tym, że po prostu załatwiamy te takie proceduralne rzeczy, które muszą się odbyć, muszą zostać odczytane, a są to najczęściej przywołania zapisów prawnych, ustępów prawnych, aktów normatywnych wyższego szczebla i tak dalej. Więc to trwa długo, ta procedura jest wydłużona i z pewnością dla zwykłych mieszkańców, często też dla samych radnych, może być nudna, może się tak wydawać, że jest nudna. Natomiast to oczywiście zdarzają się momenty, kiedy debatujemy nad jakimś ważkim tematem, gdzie te emocje są wysokie, biorą górę często, gdzie widzimy to rozemocjonowanie zarówno radnych, jak i pozostałych uczestników sesji. No i wtedy jest na pewno ciekawie, na pewno bardziej interesująco, na pewno bardziej żywo i wszyscy, którzy tam lekko przysypiali, to się budzą. Jakie tematy budzą najwięcej emocji podczas takich obrad u radnych? Myślę, że... Finansowe? To na pewno też, czyli te takie najważniejsze tematy związane z, najogólniej rzecz ujmując, zarządzaniem miastem, tak? Czyli właśnie kwestie budżetu, kwestie realizowania tych największych kluczowych inwestycji i tak dalej. Natomiast paradoksalnie też jest czasem tak, że w najmniej oczekiwanym momencie na sali rozpoczyna się taka ożywiona dyskusja, gdzie nikt nie spodziewałby się tego, że ten punkt może aż tyle emocji przynieść. I to też jest bardzo, bardzo, bardzo sugestywne, bardzo ciekawe, że w zasadzie nie ma reguły co do tego. Często też, i tutaj ja ubolewam nad tym w kontekście zagadnień politycznych, ta dyskusja jest i te emocje rosną. Szczególnie jest to widoczne w tych większych samorządach. No, nasze miasto jest miastem wojewódzkim, ten samorząd jest największym samorządem w województwie i tu już te zagadnienia polityczne mają znaczenie. Wśród naszych klubów mamy kluby wywodzące się z partii politycznych, tak? Czy członkowie tych klubów należą do partii politycznych i to też wtedy widać, że przy dyskusjach takich dotyczących spraw może nie tylko przypisanych samorządowi, ale tych ogólnokrajowych, ta polityka bierze górę i ci radni gdzieś tam w tych emocjach po prostu sprzeczają się między sobą, prowadzą polemikę, wymianę zdań. No i często to wykracza poza zakres tak naprawdę obrad sesji Rady Miasta. Czy ten orzeł na piersi jest ciężki? To jest pytanie, które można w dwójnasób interpretować. Jak odpowiedzialność, na przykład pana odpowiedzialność. Fizycznie nie jest ciężki, bo to jest pozłacany element stalowy. Natomiast odpowiedzialność oczywiście jest, tak? Bo funkcja przewodniczącego, ja zawsze mówię, że ja jestem tymczasowym przewodniczącym, bo na każdej sesji można przewodniczącego odwołać, zmienić. Jestem jednym z 25 radnych w przypadku naszego miasta.
miasta, natomiast też to funkcja reprezentacyjna, czyli w czasie, kiedy nie mamy sesji, też często bywam uczestnikiem różnych wydarzeń, różnych uroczystości. Mamy przecież też kilka sesji uroczystych w trakcie roku, gdzie wręczamy na przykład tytuły honorowe dla wyróżnionych obywateli naszego miasta, ale także ludzi spoza miasta. To wtedy absolutnie ta odpowiedzialność jest duża. To jest wielki też honor i zaszczyt móc spotkać się z tak zacnymi osobami i niejako reprezentować miasto. Czyli zakres prac, zakres działalności Rady Miasta jest bardzo szeroki, bo od finansów, które są bardzo ważne i zazwyczaj wywołują pewnie właśnie, tak jak mówiłam, najwięcej emocji, przez różnego rodzaju inne aspekty życia społecznego naszego miasta. Tak jest. No, zadania własne gminy, katalog 20 zadań, które są w zasadzie otwarte, a szczególnie otwarte w dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie my tak naprawdę co chwilę podejmujemy nowe wyzwania. No, ostatnie lata pokazały, że samorządy musiały być bardzo elastyczne, walcząc z pandemią, a teraz z kryzysem uchodźczym, tak? Czyli z napływem rzeszy osób, których do tej pory nie było, których trzeba było nagle objąć opieką, jeśli chodzi o dzieci i młodzież żłobkową na przykład, przedszkolną, szkolną. No i to są wyzwania takie, z którymi do tej pory się nie mierzyliśmy jako samorząd, ale to pokazuje, że to nie jest zamknięty katalog. Samorząd jest żywym organizmem, działa, musi się rozwijać, musi być też elastyczny, ale jest też odpowiedzialny, tak, za swoich mieszkańców i to fajnie, że samorząd sobie radzi. Wszelkie znaki na niebie i ziemi, czasopisma samorządowe, ale nie tylko, wskazują, że w Polsce wśród jakby struktury władzy samorządy lokalne cieszą się największym zaufaniem mieszkańców, bo są po prostu najbliżej ludzi. Są czasami tak zwane otwarte sesje Rady Miasta, na które mogą przyjść mieszkańcy. Dlaczego jest taka inicjatywa, żeby mieszkańcy mogli przychodzić tutaj i słuchać waszych obrad i kiedy są wyznaczone takie dni? My mamy w zasadzie każdą sesję, nie możemy z sesji wykluczyć udziału mieszkańców. To jest ustawowy obowiązek gminy, aby zapewnić dostęp do przekazu z sesji. Dlatego też każda sesja jest transmitowana na żywo na kanale naszego miasta. Ale chodzi o bezpośrednie fizyczne uczestnictwo. Bezpośrednio fizycznie także mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdej sesji. Oczywiście z tego prawa rzadko korzystają, nad czym też ubolewam, ale zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład jest jakiś ważki temat na danej sesji i grupa mieszkańców zainteresowana tym jednym tematem właśnie uczestniczy w sesji. Czasami zdarzało się, że nawet radni zgadzali się na to, aby mieszkańcy zabierali głos podczas sesji. Każda sesja co do zasady, zgodnie z procedurami, z ustawą, jest otwarta dla mieszkańców. Zarówno transmisja online, która jest dostępna w internecie dla wszystkich, jak i tutaj nasze posiedzenie w ratuszu w sali imieniem Karola Musioła. Czy radni mają wakacje i sezon wakacyjny jest też takim momentem, w którym po prostu sesje są zawieszane, czy po prostu jako, że miasto nie śpi i problemy nie śpią, pracujecie systematycznie przez cały rok? Pracujemy przez cały rok, natomiast faktycznie w tym okresie wakacyjnym sesje są tak ułożone, że one zazwyczaj są w ostatni czwartek danego miesiąca, natomiast w tym okresie wakacyjnym sesja jest na początku lipca i pod koniec sierpnia, także ten nieduży taki sześciotygodniowy okres faktycznie samych wakacji jest, można powiedzieć, troszkę spokojniejszy, natomiast to nie oznacza, że radni nie pracują, ponieważ mamy jeszcze komisje przed każdymi z sesji. Te komisje odbywają się zazwyczaj tydzień lub dwa tygodnie przed sesją. Wtedy też radni są obowiązani, aby przyjść i uczestniczyć w tych komisjach. Poza tym nasi radni pracują też w swoich okręgach wyborczych, tak, w miejscach, z których zostali wybrani, powołani na te funkcje, spotykają się z mieszkańcami, organizują tam dyżury, więc to bywa różnie, ale faktycznie co do zasady sama sesja w tym miesiącach wakacyjnych jest na początku lipca i pod koniec sierpnia, czyli ten czas międzysesyjny jest troszkę wydłużony niż zazwyczaj. No też musicie kiedyś złapać troszeczkę dystansu i nabrać energii. A my zapraszamy mieszkańców naszego miasta do uczestnictwa w jakiejś sesji Rady Miasta, bo na pewno warto zobaczyć, jak to wygląda i sprawdzić na własnej skórze, że wcale nie jest to taka prosta praca.